Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie takim luźnym vlogiem. Mamy niedzielę, jak widzicie, tak jestem ubrana tak byle jak w koku takim, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Zrobiłam sobie rano przed chwilą, bo myłam zęby, jadą śniadanie i zaraz w sumie jadę do Atrium. Jedziemy z moją mamą i ciocią na zakupy, bo przyjechała do mnie ciocia na weekend, a po południu jedziemy do Kołobrzegu na koncert, to na pewno się jakoś ogarnę, będę wyglądała bardziej po ludzku, ale chyba też najgorzej nie wyglądam. Tak chyba mogę jechać do Atrium, pokazać się ludziom, prawda? Nie no, może ewentualnie rozpuszczę te włosy. Tak chyba będzie wtedy lepiej. O! Tak, tak, tak. O, ojej, ale mi się śmiesznie pofalowały. No, zaraz to jakoś ogarniemy, chociaż w sumie tak z tymi falami. No, też nie jest źle, weźcie, zobaczcie. Może bardziej tutaj wam pokażę. O, z takimi falami. No nie wygląda to najgorzej. To lecimy do Atrium. Ale jeszcze zanim pojadę, to muszę oczywiście pościelić łóżko. Tutaj widzicie taką śliczną poduszeczkę. Dostałam ją 2 lata temu od dziewczyn. Tańczyliśmy razem w jednej grupie tanecznej. I jak miałam urodziny, to kupiły mi właśnie taką śliczną poduszeczkę. Także dziewczyny, jeśli oglądacie tego vloga, to wiecie, że pamiętam o was. I ta poduszka jest użytkowana, przydaje się i leży tutaj każdego dnia, każdej nocy. Jest bardzo, bardzo, bardzo ładna. W ogóle patrzcie, jakiego mam ślicznego storczyka. Jest prześliczny, taki różowy. Tych kwiatów jest tak dużo, jestem pod wrażeniem. Tutaj mam takiego pięknego storczyka, drugiego. No może nie jest jeszcze piękny, ale pewnie będzie, bo puszcza piękne pąki. A to patrzcie, patrzcie. O, znowu mi się wkradły. Komarzyska. Nienawidzę. Wy też? Dajcie znać w komentarzu. Przed chwilą chyba już widzieliście w lustrze, że tutaj tak torba moja leży na środku pokoju. Muszę ją wziąć, tutaj wezmę ją na łóżko i muszę dopakować parę rzeczy. Aktualnie mam torbę z House'a i z takim pomponikiem z Cropa. W ogóle chciałam się was zapytać, czy chcielibyście może taki filmik pod tytułem co jest w mojej torebce. Widziałam, że dużo youtuberek robi ostatnio takie filmiki i cieszą się one dużą popularnością. I chciałam się was zapytać, czy was też ciekawi, co ja noszę w swojej torebce, czy chcielibyście, żebym zrobiła taki filmik. Także piszcie o tym w komentarzu. Patrzę tutaj teraz swój podgląd i tak mam wrażenie, że w tym świetle jestem trochę ruda. Albo mi się wydaje, jestem ślepa. W zależności od tego, jak stanę, zależy jakie światło, to raz jestem ruda, raz jestem brunetką. Tak, Kasia, brunetką. Brunetką. A raz jestem w ogóle jakaś taka, nie wiem, wszystkie kolory tańczy. Mimo tego, że nie farbowałam nigdy włosów, to w zależności od tego, gdzie stanę i gdzie będę nagrywać, to mam różne kolory włosy, widzicie? Tak się to robi. Za free macie kolorowe włosy, w zależności od tego po prostu, gdzie staniecie. Torba spakowana, jestem już w miarę ogarnięta, także jestem gotowa na shopping. Lecę z ciocią i mamą na shopping do Atrium. Kamerę zostawiam, bo ona jest dosyć ciężka i będzie mi troszeczkę przeszkadzała w shoppingu, bo mam w planach troszeczkę rzeczy przymierzyć, a nie chcę też, żeby z kamerą coś się stało, także ją zostawiam, ale odezwę się do was już po shoppingu, jak wrócę. Także do zobaczenia później, pa pa! Kochani, właśnie wróciłam do domu, shopping uważam za udany. Zaraz wam oczywiście pokażę, co kupiłam. W sumie można powiedzieć, że rzeczy mam, jeśli chodzi o ubrania, to tylko z jednego sklepu. Postawiłam na Stradivariusa. Ogólnie rzadko tam kupuję jakieś ubrania, ale jakoś teraz się skusiłam, przypadło mi do gustu. Byłam jeszcze oczywiście w Bershce, w Tallywhale i tak dalej, ale jakoś tak nic nie przypadło mi do gustu. W ostatnim czasie też troszeczkę rzeczy kupiłam w Cropie, w Bershce w sumie też, ale tym razem nie. Teraz Stradivarius i już wam pokazuję, co kupiłam. I tutaj mamy dwie torby, w jednej mam prześliczny sweterek w pudrowym różu. Nie mogłam się oprzeć, żeby go nie kupić. Był jeszcze szary i w sumie zastanawiam się, czy nie pojechać i nie kupić. Jest taki w sumie no, na zimę, ale na chłodniejsze dni też również idealny. Oh my god, po prostu jest taki mięciusi. Także jak widzicie, on ma taki prześliczny materiał. Jest taki mięciusi, idealny na zimowe, wieczorne dni. W sumie jesienne też. Ale w lato, jak będzie chłodniej, to też oczywiście założę. I jak widzicie, tutaj wziąłam sobie rozmiar S. On jest taki dosyć szeroki. Bardzo mi się podobał ten sweterek i nieważne ile by kosztował, to bym go wzięła. Ale jak zobaczyłam, że on kosztuje 30 zł, z 90, to po prostu wziąłam go od razu i zastanawiam się, czy nie wziąć też szarego,
czy nie pojechać po szary, bo był taki sam szary, a one są po prostu prześliczne. I w drugiej torbie mam dwie pary spodni, które też kupiłam na przecenie. Ciężko się wyjmuje jedną ręką. No wychodź, wychodź. O, proszę bardzo. Takie całkowicie ciemne spodnie. Zaraz przymierzę i Wam pokażę. Wzięłam sobie w rozmiarze 34. W ogóle nie wiem, czy one nie są na mnie przy duże, bo strasznie się rozciągają. I jak widzicie, cena również genialna, bo ze 120 na 46 zł to spodnie dobrej jakości za tyle pieniędzy to bardzo rzadko się zdarza. I drugie spodnie wzięłam w rozmiarze 36, bo one takie troszeczkę dość były wąskie tutaj w udach. I one były przecenione ze 140 na 46 również. I one są dość takimi specyficznymi spodniami. Trochę denerwuje mnie to, że mają tutaj guziki, nie mają zamka, ale fajnie to wygląda, więc wzięłam. Poza tym są mega wygodne, tylko muszę do nich zakładać pasek, bo tutaj są troszeczkę na mnie za luźne. One się w ogóle nie rozciągają, dlatego musiałam wziąć większe, żeby tutaj w udach nie były ciasne. Tu mają, jak widzicie, takie dziury i takie fajne zakończenie. Zaraz Wam pokażę, ubiorę. Są genialne, takie oryginalne, inne i po prostu zakochałam się w nich od razu. Fires to catch all the wrongs that we made right. Don't stand with. Jesteśmy w Kołobrzegu, przed chwilą byliśmy na kawce, jest godzina 17. Za 3 godziny mamy koncert. Myślę, że pogoda idealnie nam dopasowała, świeci słoneczko. Mimo tego, że jest zimny wiatr, to myślę, że pogoda dopisuje. Sweterek mam, także będzie mi ciepło na koncercie. Już nie mogę się doczekać, będzie fajnie. I w niektórych uliczkach po prostu nie ma jak przejść, dosłownie. Teraz jedziemy do auta, żeby przeparkować trochę bliżej sceny, bo jesteśmy blisko molo, a tutaj, żeby później wracać o godzinie 22 albo 23 do auta, to nam się nie będzie chciało, dlatego jedziemy przeparkować. Idziemy przeparkować. Dotarliśmy do parkingu, idziemy teraz po auto i będziemy przeparkowywać, żeby być bliżej naszego koncertu. Dosłownie tutaj tuż przy parkingu jest wesołe miasteczko. Na to po lewej chyba nigdy bym nie poszła, bałabym się, chociaż może kiedyś się odważę. Właśnie przeparkowaliśmy auto, jesteśmy bliżej sceny. Zeszliśmy jeszcze sobie do sklepu, żeby kupić jakieś napoje na koncert. I ja kupiłam sobie ten barka jabłko kiwi. Jest to dla mnie nowość, wcześniej w Koszalinie jeszcze nie widziałam go w sklepach, ale powiem Wam, że jest przepyszny. Bardzo mi smakuje. Niemo. Idziemy teraz na plażę, wzięliśmy kocyk, usiądziemy sobie, odpoczniemy. W ogóle to idziemy sobie takim cieniem przez park, w sumie taki półpark, nie wiem jak to nazwać. Mam na sobie w ogóle te spodnie, które dzisiaj kupiłam, tak one się prezentują. Są mega wygodne. When it's too dark to shine. Mamy godzinę 18.30, jesteśmy już przy scenie, zajęliśmy sobie miejsce przy stoliku i zamówiliśmy jedzenie na zapiekanki. Nie da co mi powiedzieć. Zamówiliśmy 3 zapiekanki i na te zapiekanki musimy czekać godzinę, więc w sumie zjemy akurat i będzie już koncert. Tutaj mamy scenę. Także jest blisko, mamy dobre miejsca, będziemy wszystko widzieć mimo tego, że siedzimy. Na razie tu mi bardzo słońce daje.
Jedzonko, jej, w końcu po godzinie czasu. Pogoda nam sprzyja, świeci słoneczko non-stop, jest w ogóle bezchmurnie, jak widzicie, tylko słońce. Także w tym sweterku, jak siedzę na słońcu, to się wręcz gotuje. Zaraz go chyba zdejmę, przyda mi się później, jak słońce zajdzie. Jest bardzo dużo ludzi, w ogóle wszędzie stoi policja, ochrona i wszyscy pilnują, nadzorują, także jest tutaj w miarę bezpiecznie. All the wrongs that we made right don't stand where the lightning strikes and all the storms inside of you. Witamy gorąco słuchaczy Radia Z, no i oczywiście przepięknie opaloną powrzeską publiczność. Wyglądacie wspaniale i dobrze, że plaża w Kołobrzegu jest tak szeroka, bo wiem, że byście inaczej się nie pomieścili. Właśnie wróciłam do Koszalina, teraz jestem z Guczym na spacerze. Zaraz jak wrócę do domu, to od razu lecę pod prysznic, a potem do łóżeczka spać, bo jutro na 7 mam do pracy. Nagrywam teraz telefonem i ta latarka tak daje mi po oczach, że jak idę, to po prostu jestem ślepa, nic kompletnie nie widzę, jak patrzę się teraz o tutaj. Jak widzicie, dookoła wszędzie jest ciemno, bo jest 23 prawie. Ogólnie koncert uważam za udany, było bardzo fajnie, czas mile spędzony z rodzinką. Oby więcej takich koncertów, wypadów z rodziną. Myślę, że takie eventy zbliżają nas do siebie. Między innymi... Kurde, 23 to tyle aut jeździ. Co? Dzisiejszy dzień jak najbardziej zaliczam do dni udanych, ponieważ dużo się działo i wszystko było idealnie. Wszystko wyszło tak, jakbym chciała. Szczególnie pogoda dopisała, bo gdyby nie pogoda, gdyby nie to, że było słońce, bezchmurne niebo, to nie byłoby tak fajnie, gdyby na przykład padał deszcz. Ale wszystko poszło fajnie, gładko, mieliśmy dobre miejsca, dobrze widzieliśmy, także bo jestem bardzo zadowolona. Ten weekend był pełen wrażeń i na pewno nie zapomnę tego weekendu, ponieważ w piątek byłam na koncercie w Kobylnicy, wczoraj byłam w Darłowie, cały dzień nagrywałam dla Was lookbooka, dzisiaj byłam cały dzień w Kołobrzegu, także codziennie inne miasto, codziennie inne atrakcje, jestem zadowolona. Kochani, mamy kolejny dzień, czyli poniedziałek, godzinę 15, właśnie wróciłam z pracy i dopiero teraz się z Wami żegnam, ponieważ wczoraj wieczorem padła mi bateria w telefonie i nie miałam jak dograć końcówkę. Także żegnam się z Wami teraz, kończymy vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie vlogi, czy mam więcej takich nagrywać. I widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia i cześć!